Dzień dobry Państwu. Jak Państwo widzicie, siedzę na środku koryta Wisły. Wodę w tym roku mamy super niską, super niżówką. Niestety, nie mam na to wpływu. Chciałbym mieć oczywiście. Natomiast mam wpływ na inne rzeczy. Ostatnio spotkała mnie wielka przykrość. Dowiedziałem się, że rzekomo jestem donosicielem. Spowodowali to pewni funkcjonariusze, których zadaniem jest ochrona wody i całej naszej przyrody. Myślałem, że pierwszym razem, kiedy to się zdarzyło, że to jest jakiś po prostu głupi żart, ktoś ma do mnie jakiegoś bolaka. Natomiast okazuje się, że to jest proceder, jest to całkowicie sprefabrykowana akcja, jest to zaplanowana akcja, tak, żeby moje imię, moje dobre imię, mój image, mój imaż zepsuć całkowicie. Ja sobie na to nie pozwolę. Cały czas, od wielu, wielu lat walczę z kłusownictwem i ze śmieciarzami. I z nieetycznymi wędkarzami. Działania tych funkcjonariuszy bądź funkcjonariusza są obliczone tak, żeby moją osobę zdyskredytować w oczach opinii wędkarskiej i w oczach opinii ogólnie ludzi. Tych, którzy mnie znają i tych, którzy mnie nie znają. Przez wiele lat miałem opinię człowieka, który krytykuje Okręg Mazowiecki, PZW. W tej chwili, od lutego 2022 roku, mamy nowe władze na Mazowszu, w Polskim Związku Wędkarskim. Przez rok, kiedy szefem Okręgu Mazowieckiego był pełnomocnik, powstrzymywałem się od wyrażania swojej opinii i od wyrażania swojej krytyki. Moja ocena jest taka, że w momencie, kiedy był pełnomocnik Okręgu Mazowieckiego, zdarzyło się, że tak powiem, jak najwięcej pozytywnych spraw. Choćby ta sprawa, którą zgłaszałem wielokrotnie staremu zarządowi, żeby ustanowić obręb ochronny dla tarła ryb, właśnie została zrealizowana i ustanowiona podczas prac tego. Choćby to, widziałem na przykład jakieś bardzo częste zarybienia. Ja sam byłem na zarybieniu takim. Nawet jest film na portalu Okręgu Mazowieckiego, tego poprzedniego. Funkcjonariusz, który informuje ludzi kontrolowanych o tym, że ja nasyłam taką kontrolę, to ten funkcjonariusz tak jakby podlega pod Okręg Mazowiecki, pod zarząd Okręgu Mazowieckiego, a jeżeli bezpośrednio nie podlega, no to gospodarzem tutaj na tym terenie jest Okręg Mazowiecki i dzieje się to na jego terenie. Zatem ja tutaj widzę bardzo, bardzo niepozytywne aspekty. Zastanawiam się, czemu ma służyć właśnie takie informowanie ludzi, że to ja nasyłam kontrolę. Czy służy to temu, żeby mnie wyeliminować w formie takiej, żeby mnie ktoś pobił, żeby mnie ktoś zabił, żeby skierować krytykę, żeby na moją osobę, żeby skierować niechęć. Być może są to dwie pieczenie na jednym ogniu, żeby skłócić tych ludzi, którzy również pilnują kłusownictwa, ze mną i żeby też ich wygonić z tych miejsc, gdzie codziennie kłusują kłusownicy. Jak to jest, że w Okręgu Mazowieckim na jednym z ostatnich miejsc, gdzie jeszcze jakakolwiek ryba się trzyma, trzymają się tam sumy, sandacze, troszkę brzany, troszkę karpia, leszcza, karasia. Jak to jest, że codziennie tam są kłusownicy i codziennie tam kłusują. Za dnia, jak i w nocy. Co jest wartością nadrzędną? Ryba w wodzie, dla nas wędkarzy oczywiście, bo nie tylko ryba jest żyjątkiem w wodzie. Czy na przykład zawody, planowanie zawodów, fotografowanie się na podium, puchary, listy zwycięzców. Co jest sprawą nadrzędną? Jeszcze raz tak zapytam. Czy pełnomocnik pan Wiesław Cheliniak jeździł na zawody i robił sobie zdjęcia? Może robił, nie wiem, ale nie widziałem. Czy pełnomocnik, który ustanowił obręb ochronny na tych basenach, czy był wtedy z nami na filmie? Nie, nie było.
Byli ludzie z PZW, byli ludzie z SSR-u, byli ludzie z koła. Pełnomocnika nie było. Wykonał swoją robotę, a dalej my sprawę załatwiliśmy. Pokazaliśmy. No oczywiście brał za to pieniądze. O ile pamiętam, straszna krytyka w internecie poszła, że pełnomocnik wziął bardzo dużo pieniędzy za ten okres, kiedy pracował. Nie wiem, czy to są duże pieniądze, czy małe pieniądze, ale mam pytanie, obecny na przykład prezes, czy bierze mniejsze pieniądze, czy bierze takie same? Z tego, co pamiętam, to prezes mówił, że nie będzie brał w ogóle pieniędzy. Więc ja nie wiem, czy bierze, czy nie bierze. Ale teraz pytanie. Ile bierze obecnie cały zarząd okręgu mazowieckiego pieniędzy, a ile brał wtedy sam pełnomocnik? Z tego, co wiem, członków zarządu jest chyba 19. Wydaje mi się, że są to większe pieniądze miesięcznie, niż brał miesięcznie pełnomocnik. Wtedy coś się działo, dzisiaj dzieje się na tyle, że moje życie i moje zdrowie i moje dobre imię... Mili, jak to jest, że jest jeden człowiek, pełnomocnik i kilkanaście osób etatowych. I ten okręg jakoś działał, coś się działo. Przede wszystkim było widać, że coś robią. Teraz mamy okręg mazowiecki już ukonstytuowany i ja się pytam, czy coś się dzieje, bo z tego, co ja widzę, no to widzę bardzo dużo zawodów. Może ja jestem ślepy. Pytam się, czy jest coś robione poza zawodami. Niebywale rozprzestrzenione kłusownictwo, śmieciarstwo, wolna amerykanka. Nie ma tej kontynuacji, według mnie, tego, co robił pełnomocnik pan Helinia. Może dla oszczędności niech ten okręg zacznie funkcjonować tak, jak było właśnie za czasów pana pełnomocnika. Była jedna osoba, kilkanaście osób etatowych i funkcjonował, uważam, bardzo dobrze. Przynajmniej coś się działo. Żałuję, że nie ma kontynuacji tego, dlatego że zdarzyło się naprawdę kilka pozytywnych rzeczy, których nigdy nie spostrzegłem i nigdy nie były wykonane za czasów starego zarządu, jak i obecnego. Szanowni Państwo, ja jestem człowiekiem charakternym, wychowanym na Pradze. Mam swoje zasady. Nigdy nie donosiłem i nigdy nie będę donosił. Natomiast nawet w charakterze ludzi z Pragi jest to, że człowiek nie skarży się na złe działania służb. Niemniej jednak skonsultowałem się z prawnikiem. Chwilę Wam przeczytam, co grozi funkcjonariuszowi, który dokonuje takich przestępstw. Artykuł 231. Nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza. Paragraf pierwszy. Funkcjonariusz publiczny, który przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Paragraf drugi. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w paragrafie pierwszym w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Do lat 10, powtórzę. Jeżeli sprawca czynu określonego w paragrafie pierwszym działa nieumyślnie i wyrządza istotną szkodę, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Mili, wrócę jeszcze, bo zapomniałem, do spraw naszego związku. Jakby nie było, jaki by nie był, będzie 1000 razy lepszy niż Wody Polskie. Mili, pytam się, zarządzie główny, teraz zarządzie główny. Co ty, zarządzie główny, masz zamiar zrobić? Czy my chcemy, żeby znowu za pół roku, za rok były wybory i znowu jakieś mieszanie? My wędkarze, nas interesuje, wiecie co nas interesuje, wędkarzy? 99,9%, żeby tu była ryba. Nas nie interesują te przepychanki, te wasze zebrania, te wasze nasiadówy. Nas interesują tu ryby. A jeżeli wy będziecie między sobą się kotłować, to my tutaj nigdy nie będziemy mieli ryb, dlatego że nie będzie na to czasu. Wasz czas wy spożytkujecie na wasze przepychanki, a to my najbardziej w tyłek dostaniemy. To może znowu niech pełnomocnik wstąpi na podium. Rok pokazał, że jednak
można jednoosobowo rządzić w tym okręgu i coś można zrobić. Może jest potrzebny taki, no dyktator to źle powiedziane, ale taki człowiek z mocną ręką, który weźmie to wszystko za twarz. Dzisiejszy program jest interwencją dziennikarską. To wybrzmienie jest troszeczkę wyższe niż zwykłe filmy, które dotychczas prowadził Piotr Rapa. Jest to interwencja dziennikarska. Mili, podczas tej mojej wieloletniej pracy, nazwijmy ją dziennikarską, popełniłem kilka błędów. Nie ma ludzi nieomylnych, nie ma ludzi, którzy nie popełniają błędów. Ale ja potrafiłem przeprosić za te błędy. I teraz się pytam. Funkcjonariusza bądź funkcjonariuszy, czy przeproszą mnie za te błędy? Jeżeli ja tych przeprosin nie uzyskam w przeciągu najbliższego tygodnia, będziemy rozmawiać już inaczej. Nie mamy wpływu na to, czy w Wiśle jest woda, czy jest mniej, czy więcej. Mamy wpływ na inne rzeczy, których możemy dokonać, ale musimy troszeczkę się ruszyć. Uwierzcie mi. Niech będzie przykładem to, gdzie wierciłem dziurę poprzedniemu zarządowi, a zarząd w postaci właśnie pana Heliniaka momentalnie. Ale my musimy chcieć i coś robić. Zróbmy to razem. Nie patrzcie tylko na Piotrka Kozłowskiego, czy na parę jeszcze innych osób, że o, oni za nas za to zrobią.